Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie przybliżę wam sylwetkę oraz historię Alistera Templeniego, właściciela Tenpenny Tower, jednej z postaci, które mogliśmy spotkać w Fallout 3. Miłego oglądania. Alistar Tenpenny to ekscentryczny, znudzony życiem i szukający coraz to nowszych wyzwań mężczyzna. Na świat przyszedł w 2197 roku w Anglii. W czasie trwania akcji gry miał równo 80 lat. Do Ameryki przybył w jednym celu, by zostać kimś. I to mu się udało. Na stołecznych pustkowiach znalazł wieżę, w której przed Wielką Wojną mieścił się luksusowy hotel. Postanowił zapewnić sobie oraz ludziom, którzy byli w stanie mu zapłacić, życie na poziomie. Takie jak w czasach poprzedzających nuklearny Armagedon. Większość czasu ten Penny spędza w samotności albo w towarzystwie pana Berka, który jest jego prawą ręką w swoim apartamencie na ostatnim piętrze. Czasami schodzi do restauracji. Gdy zajdzie potrzeba, odwiedza Susan Lancaster, oddając się uciechom cielesnym. Bardzo rzadko miewa gości. Jego ulubioną rozrywką jest strzelanie z karabinu snajperskiego ze szczytu Tenpenny Tower do każdej żywej istoty, jaką zobaczy, czy to zmutowanego zwierzęcia, gula, a nawet gości jego apartamentów. Ponadto lubi pić whisky, palić tytoń i grać w szachy. Przemawiają do niego tylko kapsle. Pozwoli zamieszkać w swojej wieży każdemu, kto włoży ich odpowiednią ilość, w tym i gulom. Podczas zadania Tenpenny Tower możemy pomóc im wejść do wieży lub też się ich pozbyć. W przypadku, gdy góle zamieszkają w apartamentach między ich liderem, Royem Phillipsem oraz ten Penim, dojdzie do pewnego nieporozumienia, w wyniku którego bohater tego filmu zginie, a jego ciało odnajdziemy w schowku. Potem ginąć zaczną inni mieszkańcy, a ten Tower stanie się osadą guli mocno przypominającą podziemie. 10 lat przed wydarzeniami z Fallout 3 ten wynajął piątkę najemników: Tare Fields, Jeffa Strajera, Dukowa, Davea oraz pana Crowleya. Mieli oni zdobyć rzadką broń z fortu Konstantin. Był nią pancerz wspomagany T51B. Podczas misji Crowley został zamknięty w pomieszczeniu pełnym promieniowania i zdziczałych guli przez kolegów, którzy chcieli zagarnąć jego część wypłaty. Tara została okaleczona przez zdziczałych, a następnie zabita przez robomózga. Zbroi nie zdobyto, lecz każdy z uczestników przedsięwzięcia zabrał klucz, pozwalający uzyskać dostęp do części fortu. Jak się okazało, Crowley przeżył i zmienił się w gula. Po latach postanowił zagarnąć pancerz dla siebie. W tym celu zwrócił się o pomoc do samotnego wędrowca. Gul chce, byśmy zabili peniego, Dukowa, syna Strajera oraz Dave'a i przynieśli mu klucze, które mieli przy sobie najemnicy. Wszystko w ramach zadania trzeba strzelać im w głowę. Osób z listy nie musimy zabijać. Wystarczy, że zabierzemy im klucze. Metoda dowolna. Crowley próbuje przekonać nas, że ci ludzie są rasistami, nienawidzącymi Guli, lecz szybko okazuje się, że nic do nich nie mają, a zleceniodawca zadania nas okłamuje. Dzięki kluczom możemy sami zagarnąć pancerz lub też pozwolić zabrać go Crowleyowi. Ten Penny pragnął zniszczenia megatony. Powodem była nuda. Chciał zobaczyć na własne oczy eksplozję tamtejszej bomby atomowej. Wysłał swoją prawą rękę, pana Berka, by spełnić tę zachciankę. Możemy powstrzymać mężczyznę lub też mu pomóc. Jeśli zdecydujemy się na współpracę, otrzymamy własny apartament w Ten Penny Tower. Staruszek przyznał, że chętnie wysadziłby jeszcze jedno miasto. Alistair Ten Penny posiadał niewolników. Jednym z nich była May Wong, kobieta, którą spotykamy w Rivet City. Uciekła ona od właściciela, lecz ciągle czuła na karku oddech łowców. W ramach ukrytego zadania możemy pomóc jej upewnić się, czy osoba, w której rozpoznała jednego z nich, ma wobec niej złe intencje. Alister i jego nemesis, pan Crowley, są nawiązaniem do Alestera Crowleya, brytyjskiego okultysty i mistyka. Postać ten pan jego częściowo była wzorowana na Howardzie Hughesie. Obaj byli bogatymi ludźmi zajmującymi się m.in. branżą hotelarską, lecz to kompletnie nieistotne i ogólne stwierdzenie. Apartament peniego zaśmiecony jest butelkami po mleku. Hughes w późniejszych latach swojego życia, gdy jego stan psychiczny nie był najlepszy, sikał do butelek po mleku i ustawiał je pod drzwiami. Obok drzwi ten peniego ustawiony jest rząd butelek po Nuka Coli. Jako ciekawostkę dodam, że Hughes w tym samym okresie nosił również pudełka od chusteczek higienicznych jako kapcie. Bo bał się zarazków. Kanoniczne losy Alistara Tenpaniego pozostają nieznane. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Do następnego razu. Cześć!